Nie wiem, czy jestem w swym poglądzie odosobniony, czy może zgodzi się ze mną ktoś jeszcze. Ale scenariusz do naprawdę koszmarnych, traumatycznych przeżyć pisze nie żaden reżyser czy pisarz, umieszczający bieg poszczególnie przedstawianych wydarzeń w świecie wampirów, wilkołaków, zombie czy innych stworów, lecz samo życie. To, co najbardziej straszne, nie bije z oczu psychopatycznego, czającego się każdego wieczora w krzakach z brzytwą w ręku wariata, opętanego przez demona, fanatyka religijnego czy ruszającego na łowy predatora, obcego, bądź mordercy w przebraniu klauna. Prawdziwy lęk i strach jest nieodłącznym elementem wydarzeń, których przez zupełny przypadek przychodzi nam być świadkami lub nawet uczestnikami. W życiu tak naprawdę największe wrażenie wywarły na mnie dwa zdarzenia. Pierwszym była śmierć kolegi. Nie pamiętam, o której godzinie tego dnia wstałem, co robiłem do godziny 18, co jadłem i z kim rozmawiałem. Doskonale pamiętam jednak moment, w którym wsiadłem do nowo zakupionego 150-konnego Renault Megane Coupe. Natomiast Michał z uśmiechem na ustach uruchomił silnik swego niespełna 130-konnego Kawasaki Ninja. Mieliśmy po 19 lat. Wiadomo, rozum, rozsądek, trzeźwa ocena sytuacji nie są wtedy najmocniejszymi stronami człowieka. Można za to pochwalić się pewnością siebie, graniczącą z głupotą brawurą, wręcz bezmyślną odwagą. Michał jak najbardziej słusznie uznawał siebie za nie mającego sobie na osiedlu równych demona prędkości. Ja, jako świeżo upieczony nabywca dwuletniej kupety, otwarcie śmiałem w to wątpić. Do konfrontacji doszło pewnego sierpniowego wieczora na trasie Łazienkowskiej. Sygnał do startu dawały nam światła na ulicy Ostrobramskiej. Ściskając obiema dłońmi kierownicę, spojrzałem przez ramię na odzianą w kask sylwetkę Michała. Opuścił szybkę, kierując głowę w stronę sygnalizatora. Przez chwilę patrzyłem prosto w oczy wyszczerzonego w szaleńczej odmianie uśmiechu Jokera, będącego motywem przewodnim kasku. Tuż obok znajdowały się jeszcze dwie karty, mianowicie as trefl i as pik. Zapamiętałem także czerwień dachu pobliskiej stacji benzynowej. Trudno mi powiedzieć, dlaczego akurat mój mózg zapamiętał ową czerwień. Po prostu tak było. Już na pierwszych 400 metrach zostałem mocno w tyle. Absolutnie nie zamierzałem jednak dawać za wygraną. Liczyłem na swoje dwuletnie doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia małego Fiata i Poloneza należącego do rodziców. Michał w tej kwestii wcale nie był ode mnie lepszy. Zabójczo szybkie Kawasaki posiadał od 3 miesięcy. Poprzednie 3 sezony przejeździł na dużo wolniejszym Suzuki i Simpsonie. Wchodziliśmy w kolejny z zakrętów, kiedy zupełnie niespodziewanie wyrósł przed nami autobus. Od razu wcisnąłem hamulec. Michał miał nade mną kilkunastometrową przewagę. Siłą rzeczy nie było więc możliwości, by wyhamował. Jednoślad wbił się w pojazd, znikając pod nim. Zatrzymałem się 6, może 7 metrów od miejsca wypadku, wybiegając z samochodu. Kierowca musiał usłyszeć uderzający w tył swego pojazdu motocykl. Niewykluczone też, że poczuł to na kole kierowniczym. Natychmiast zahamował. Podbiegłem, mijając po drodze porozrzucane części spoilerów oraz owiewek motocykla. To dziwne, ale wszystko dookoła miało bardzo wyraźne kontury oraz jaskrawe kolory. Zarówno tył pojazdu, mijane, połamane części motocykla, jak i samochody, które po kolei zatrzymywały się na miejscu wypadku, raziły wprost swymi barwami. Moje serce było jednym wielkim uderzeniem. Oddech zaś, nawet najgłębiej wykonany,
nie był w stanie dostarczyć organizmowi odpowiedniej ilości tlenu. W pierwszej chwili chciałem podnieść kilkunastotonowy autobus do góry. Potem zacząłem wczołgiwać się pod niego. Nagle, zupełnie niespodziewanie, ogarnęła mnie fala wprost panicznego strachu. Znieruchomiałem. Czując benzynę, odruchowo wycofałem się. Chciałem mu pomóc, ale bałem się. Czułem autentyczny, pierwotny strach. Wodziłem wzrokiem po wszystkich zgromadzonych wokół siebie osobach. Kurwa, dzwońcie po pogotowie! Są już w drodze! I właśnie wtedy zaczęło się. Mój kolega zaczął odzyskiwać przytomność. Serii jęków towarzyszyły słowa: Mamo, co się dzieje? Bardzo dokładnie pamiętam każde z usłyszanych wtedy słów. Do tej pory brzmią mi w głowie niczym odbijające się od mosiężnych krawędzi dzwonu wahadło. Mamo, mamo, co się dzieje? Najgorsza była barwa jego głosu. Cienka, drżąca niczym u płaczącego kilkuletniego chłopca. Ukląkłem, zaglądając pod oświetlony światłem stojących aut autobus. Powyginane, w większości pomiażdżone kończyny Michała przyjęły zupełnie nienaturalne pozycje. Poczułem rozlewające się, poczynając od nóg, mrowienie w całym ciele. Ponowne fale strachu, lęku, paniki, szoku, bezsilności zlały się w jedno przejmujące kontrolę nad całym moim ciałem uczucie. Kurwa, pomóżcie mi! Krzyczałem, siłując się z pojazdem. Na chuj się patrzycie! Wydzierałem się przy nieustannym akompaniamencie zawodzeń Michała. Słysząc nadjeżdżającą karetkę pogotowia, zacząłem mówić do swego kolegi. Pomoc już jedzie. Trzymaj się, bracie. Najprawdopodobniej i tak nie docierały do niego moje słowa. Odskoczyłem dopiero wtedy, gdy niesamowity ból kazał mi puścić ściskany, powyginany zderzak. Języki ognia coraz bardziej zaczęły wyglądać spod podwozia auta, w zachłanny sposób pochłaniając coraz to nowe fragmenty karoserii. Spojrzałem na poparzone dłonie. Chciałem krzyknąć, lecz nie mogłem. Głos uwiązł mi w gardle. Tymczasem słyszałem głośne prośby mojego kolegi. Boże, Boże, ratunku, proszę, pomóżcie mi. Błagam pomocy. Nie, nie chcę, nie. Większość stojących ludzi zaczęła odchodzić, nie mogąc ani na to patrzeć, ani tego słuchać. Uczucie zaciskającego się na moim mózgu i madła doprowadziło do nagłego ataku furii. Na co się patrzycie? Pomóżcie mi! Wykrzykiwałem, zbliżając się, to znów odbiegając do płonącego tyłu pojazdu. Zachowywałem się w sposób irracjonalny, jednak nie miałem na to wpływu. Czując charakterystyczny zapach palonego ludzkiego mięsa, zemdliło mnie. Na całe otoczenie opadła mgiełka. Ostatecznie trzech postawnych policjantów chwyciło mnie w sposób uniemożliwiający wykonanie jakiegokolwiek ruchu. Natomiast jeden z lekarzy wstrzyknął mi w bark jakiś środek usypiający. Ostatnie, co pamiętam, to podjeżdżającą straż pożarną. Mój kolega musiał na dobre stracić przytomność, ponieważ po tym, jak bezwiednie opadły mi powieki, słyszałem tylko bardzo wyraźne dźwięki ognia trawiącego poszczególne elementy motocykla i autobusu. Ocknąłem się w szpitalu. W progu drzwi stali moi rodzice. Mama miała napuchnięte od płaczu powieki. Tata podkrążone, wywołane bezsennością oczy. Obydwoje doskonale znali Michała. Chodzili razem do podstawówki. Nasi rodzice często widywali się na zebraniach szkolnych. Kilka kolejnych, poprzedzających pogrzeb Michała dni umknęło mojej świadomości.
Doskonale pamiętam jego wprost wyjącą z żalu mamę i pogrążonego w zadumie tatę. Pan Ludwik musiał chyba wypłakać już wszystkie łzy, ponieważ na ceremonii pogrzebu nie uronił nawet jednej. Pamiętam stojące na trumnie zdjęcie. Trumna. Do tej pory nie jestem w stanie pojąć, że w tych pozbijanych kawałkach drewna leżał jeszcze tydzień temu uśmiechający się Michał. Kurwa, fa, nie masz ze mną szans! Twierdził pewny siebie. Wtórował mu śmiech Martyny i Eli, czyli dwóch najładniejszych dziewczyn na osiedlu. Taki jesteś urka, kurwa, fito, zobaczymy. Odgryzałem się. Co z tego, że mogłem wygrać? Co z tego? Linię mety miała stanowić najbliżej znajdująca się sygnalizacja świetlna. Żaden z nas jej nie przekroczył. Mama mojego kolegi w przeciągu najbliższego miesiąca postarzała się o dobre 15 lat. Sam nie wiem, jak to możliwe, ale tak właśnie było. Żal i rozpacz mają niesamowicie destrukcyjne siły. Nigdy tego nie zapomnę. Tak samo jak nigdy nie zapomnę drugiej, rozgrywającej się na moich oczach tragedii. Wydarzenie miało miejsce rok temu i po dziś dzień powraca do mnie niemal każdej nocy. Szedłem jedną z ulic w pięknym mieście, jakim jest Kamienna Góra. Mijałem księgarnię, kiedy moją uwagę przykuła jedna z wystaw. Zawsze interesowała mnie beletrystyka. Wyeksponowane w kilku rzędach książki zwracały uwagę w takim stopniu, by podejść do oddzielającej wystawę od ulicy szyby i wodząc wzrokiem oglądać okładki poszczególnych nowości. Na wystawie obok przyciągały wzrok kolorowe książeczki dla dzieci. Z okładek machały zadowolone misie, słonie, zajączki i inne zwierzęta. Z widocznym poruszeniem wszystkim tym kolorowym rysunkom przyglądała się pięcioletnia, trzymająca za rękę swą mamę dziewczynka. Mamo, popatrz, jest kolorowanka o ciuchci Tomku. Przyjdziemy później, kochanie, mama nie wzięła pieniążków. Po jej są też minionki, piszczała rozradowana. Na pewno wrócimy, teraz musimy iść do sklepu. Za dziewczynką stanął młody mężczyzna. Widziałem go kątem oka. Całą uwagę koncentrując na kolejnych okładkach kryminałów i historiach grozy. Nagle usłyszałem krzyk kobiety. W chwili odwrócenia głowy zobaczyłem, jak mężczyzna po wcześniejszym wzięciu zamachu celuje trzymaną oburącz siekierą w głowę dziecka. Wszystko rozegrało się w ułamku sekundy. Metalowe ostrze opadło, zagłębiając się w czaszce pięciolatki. W tej chwili mój zmysł słuchu wychwytywał tylko i wyłącznie przeraźliwy krzyk matki dziecka. Momentalnie na chodniku zaczęła tworzyć się kałuża krwi. Czerwona substancja ściekała ciurkiem, barwiąc na swój charakterystyczny kolor blond włosy dziewczynki, ręce obejmującej ją matki, w końcu kilka płyt chodnikowych. Widziałem oddalającego się mordercę. W ślad za nim podążyło trzech mężczyzn. Odruchowo wyjąłem telefon komórkowy, wstukując numer 112. Linia była jednak zajęta. Wokół ściskającej w objęciach dziecko kobiety zdążyła uzbierać się kilkuosobowa grupka ludzi. Nerwowo wybierałem po raz kolejny numer alarmowy. Tym razem też nie sposób było uzyskać połączenie. Usłyszałem jadące na sygnale dwie karetki pogotowia. Dziewczynka cały czas była przytomna. Mamusiu, co się dzieje? Pytała. Wszystko będzie dobrze, kochanie. Będzie dobrze. Mówiła ledwo słyszalnym, łamiącym się głosem kobieta. A wrócimy po książkę? Poczułem ściskający gardło skurcz. Natychmiast odszedłem. Otarłem samoistnie napływające do oczu łzy. Kilka metrów dalej natknąłem się na kurczowo trzymających młodego człowieka dwóch mężczyzn. Rozpoznałem go. To on doprowadził do tragedii. Pamiętam wyraz jego twarzy. To nie był demon.
Z jego oczu nie biło nic psychopatycznego, obłąkanego czy chorego. To była jak najbardziej ludzka twarz. Nie szarpał się, nie wyrywał. Jakby nigdy nic. Stał, wodząc wzrokiem zarówno po okolicy, jak i zebranej grupce gapiów. Najgorsza była w nim właśnie normalność. Dwóch rosłych, przybyłych na miejsce policjantów najpierw go skuło, a następnie odprowadziło do radiowozu. Niczym wprawiony w jakąś odmianę transu, zacząłem odchodzić. Kilka godzin później dowiedziałem się o śmierci dziecka i o motywach działania zabójcy. Słyszałem opinię, że to muzułmanin. Ale czy jeżeli byłby katolikiem, protestantem, anglikaninem czy buddystą, to nie dopuściłby się do tego, co zrobił? Żadna religia nie pozwala zabijać. Zabijają ludzie. Był sfrustrowany, ponieważ nie mógł znaleźć pracy. Zabił dziecko z powodu braku pracy. Przez pierwsze 2 tygodnie zadręczałem się stwierdzeniami, mogłem się na niego rzucić, nie dopuścić do zadania ciosu. Dlaczego nie zdołałem zrobić nawet kroku? W końcu dotarło do mnie, iż być może, jeżeli byłbym szkolony na okoliczność jakiejkolwiek formy zagrożenia, zareagowałbym odruchowo, unieszkodliwiając mordercę. Nie byłem jednak szkolony, a w tak krótkim, kilkusekundowym czasie nie byłem w stanie zrobić nic. To właśnie boli mnie najbardziej. Nie mogłem zrobić nic. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV, studiolektor.pl. Scenariusz Gabriel Grula. Czytał Jakub Rutka.